Dzisiaj porozmawiamy o zespołach. O tych, które dobrze działają, które dowożą, które, jak mówił jeden młody menadżer, robią to, co chcemy, żeby robiły. Zespoły są do siebie wszystkie podobne, a każdy jest inny. Trochę tak jak z ludźmi, tak? Są pewne ogólne prawidła, które rządzą tym, jak ludzie się zachowują, jak działają, a jednocześnie każdy wrzuca swój koloryt. Słuchajcie, chyba z pół wieku temu ktoś odkrył taką prostą zasadę, że niemalże każdy zespół przechodzi przez konkretne fazy swojego rozwoju i o tych fazach dzisiaj sobie porozmawiamy. Ja się nazywam Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania i chętnie dzielę się tym, co gdzieś wyczytałem, dowiedziałem się, a być może nie musiał tyle, co ja, czytać, dowiadywać się, tylko od razu wdrażać, bo pewno masz masę roboty jako menadżer. Przechodzimy do tematu faz naszego zespołu. Każdego zespołu. Czy mówimy o takim zespole, że go powołujemy na kilka miesięcy, żeby jakiś problem rozwiązać? Czy budujemy zespół pracowniczy? Czy budujemy jakiś tam zespół w organizacji pozarządowej? Tak czy inaczej, podobne fazy, tylko różne okresy. Zwykle jak tworzysz nowy zespół, zapraszasz znajomych, nieznajomych, mówisz, słuchajcie, wiecie co, zróbmy coś wspólnie, zawodowo, niezawodowo, no to pierwsza faza, no ten twórca nazwał to forming, czyli formowanie się zespołu. To jest takie trochę jak takie sprawdzanie, jaka jest woda. Jak idziesz na plażę, zdejmujesz buty, patrzysz, o, jaka ciepła, zimna, jak to jest. Takie troszkę badanie tej wody. Jeszcze nie wiesz, czy tam się da pływać, czy tylko wejść po kostki. Formuje się zespół, tak? Kto tu jest w tym zespole, a o czym będzie można porozmawiać, czy będzie można tym ludziom zaufać, to jest zwykle ta pierwsza faza. I tutaj oczywiście jako mądry lider zespołu czy kierownik projektu potrzebujesz pozwolić ludziom, żeby tutaj zobaczyli co i jak, czyli pełnić taką rolę koordynacji tego networkingu, tego poznania się. Różnie będzie trwało. Czasami to będzie tak, że po kilku minutach ludzie w zespole już tak naprawdę posprawdzają do jakiej wody wchodzą i lecą dalej. Bywają takie zespoły, że to może trwać 2, 3, 4 spotkania. Różnie to bywa, ale ta faza formowania się jest pierwszą. Jak już się ludzie poformują, zobaczą, sprawdzą jaka jest ta woda, poczują się w miarę pewnie, no to wtedy przychodzi jeszcze nie współpraca, ale przychodzi faza storming, czyli takiej burzy, naporów. No, bo tu już trzeba określić swoje miejsce. To ja jestem taki, a ty jesteś taka, my to robimy, tamto, nie, to po mojemu, po twojemu, no wiesz, ja się popuszę, ja się pochwalę, ja coś powiem, ja coś zrobię. Nie, tutaj gdzieś w którymś tam momencie następuje taka faza burzy i naporów. No, to tutaj taka jest rola lidera, kierownika projektu, czy menadżera, takim coachem być, tak? Tutaj pozwolić ludziom gdzieś posprawdzać, gdzie są te granice, gdzie kto zajmuje jakie miejsce. No bo jak już się ludzie poukładają, jak już każdy znajdzie tą swoją rolę, to swoje miejsce w zespole, wtedy przychodzi, jeszcze nie faza dowożenia, to będzie faza normalizacji. Norming, jak to powiedział autor tej koncepcji, czyli takiej normalizacji, tworzenia norm, ustalania, no dobra, to w takim razie będziemy współpracować, mamy pewne zasady, pewne reguły, zobaczymy, co tu możemy z tego zespołu powydobywać, na jakich zasadach. No i wtedy wchodzimy w wyczekiwaną fazę, czyli performing, czyli działania. Wtedy już dowozimy. To jest ta faza, gdzie już układamy w zespole to, co, kto, jak robi, robimy, mamy wyniki, mamy owoce. Jak ja widzę, to się sprawdza i w takim mastermindzie, gdzie kilku kumpli zwołałem po prostu i sobie pracujemy, żeby sobie pomagać w jakichś sprawach, które są związane z naszymi działaniami biznesowymi, czy widzę w projektach, którymi ja zarządzam, którymi inni zarządzają. Te fazy sobie zwykle lecą według tej samej kolejności, czyli forming, storming, a potem norming i performing, czyli formowanie się zespołu, burza i napory, normalizacja i potem dowożenie. Potem jeszcze były różne inne koncepcje, rozwijały, zwijały, przekręcały tą koncepcję, ale myślę, że na potrzeby takiego zdroworozsądkowego myślenia o tych zespołach, które bez przerwy tworzysz, zawiązujesz, zmieniasz, no bo nasza praca na tym polega, tak? Dziesiątki projektów, krótsze, dłuższe, te zespoły się bardzo często w naszej karierze zmieniają na potrzeby tego typu pracy. Warto, abyś pamiętał, że są te fazy, czyli nim ten twój zespół, który właśnie sobie powołałeś, zacznie ci dowozić, to pozwól im, żeby się podocierali, trochę potarmosili, ustalili zasady i potem będą dowozić. Życzę ci, żeby te twoje zespoły jak najszybciej, jak najlepiej dowoziły i też życzę ci cierpliwości w przechodzeniu przez fazy formowania się zespołu. Pogodnie cię pozdrawiam.